Jest ciemno, prawie noc. Powiem otwarcie, że powieść Joanny Bator Ciemno prawie noc czytałem bardzo długo, zajęło mi to mniej więcej pół roku. Na szczęście film ogląda się krócej, niespełna 2 godziny i jest po bólu. Poszedłem do kina głównie ze względu na Magdę Cielecką, do której mam słabość absolutną. Jeśli miałbym jednym słowem opisać ten film, to powiedziałbym, że jest to film brzydki. W brzydkim mieście są brzydcy ludzie, mają brzydkie myśli, brzydką historię, brzydkie wspomnienia. Film ogląda się naprawdę bardzo ciężko, ale na szczęście w tym filmie są fajne, kapitalne wręcz głosy. Głos wspomnianej już Magdy Cieleckiej i głos Jerzego Treli i Piotra Frączewskiego. Wzięłyście nóż? Nie. To kto zabił? Tak naprawdę można usiąść w kinie, zamknąć oczy i słuchać. I to wam sugeruję.